Tak jest, naszym gościem Maciej Kot. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? No bardzo dobrze. Chwila odpoczynku po sezonie, szczególnie tego psychicznego, mentalnego, bo to też jest ważne i też cieszą mnie te okoliczności, w jakich się spotykamy. To właśnie, ty lubisz ten moment po sezonie, kiedy możesz troszeczkę uspokoić się i skoncentrować się zupełnie na czymś innym niż skoki narciarskie? Lubię ten moment. Oczywiście zawsze chcę walczyć do końca i im sezon trwa dłużej, tym lepiej, ale no, przychodzi taki czas, kiedy zawodnik potrzebuje odpoczynku, potrzebuje oderwać się od skoków, przeanalizować na spokojnie wszystko, przemyśleć, wyciągnąć wnioski i jakby no, zacząć od początku. I w takim resecie, szczególnie psychicznym, pomagają różnego rodzaju pasje, hobby, czy wyjazdy, podróże, także trzeba szukać też innych rzeczy, które pomagają później wrócić z taką zdwojoną siłą do treningów. Ale tak sobie myślę, że co tu podsumowywać, jeżeli było dobrze w minionym sezonie? No, oczywiście mogło być lepiej. Jestem ambitnym zawodnikiem i miałem wyższe cele, ale jednak medal olimpijski jest niewątpliwie wielkim sukcesem historycznym dla polskich skoków narciarskich i cieszę się, że byłem elementem tej drużyny i dołożyłem swoją cegiełkę do tego sukcesu. Ale jest to też przede wszystkim dla mnie motywacja do dalszej ciężkiej pracy, żeby kolejne sezony były jeszcze lepsze. Mówi się o tobie najprzystojniejszy polski skoczek narciarski. Jak ty reagujesz na tę opinię? Znaczy, no, nie mi to oceniać. Myślę, że to jest często subiektywna opinia. No ale w szkole miałeś powodzenie, czy nie? O gustach się nie rozmawia. To nie ukrywam, że miałem powodzenie w szkole. Tylko no, też szczerze mówiąc, okres szkolny, nawet gimnazjum i liceum nie był dla mnie okresem jakby owocnym w jakiejś zawieraniu nowej znajomości, bo o tym wtedy zupełnie nie myślałem. Twoja mama powiedziała mi kiedyś, że jak Maciek będzie miał w końcu dziewczynę, to zacznie dobrze skakać. Jest Agnieszka Lewkowicz, Maciek Kot jest brązowym medalistą olimpijskim. No coś w tym jest chyba. Nie wiem, jak mama tak mówi. Z mamą się nie dyskutuje podobno, więc no moja mama jest generalnie osobą, która często ma rację, bo ma ze sportem dużo wspólnego. Była zawodniczką narciarstwa alpejskiego, trenerem, instruktorem. Także myślę, że też wie, co mówi. Przede wszystkim chyba chodzi tutaj o to takie odblokowanie się psychiczne, kiedy zawodnik ma czystą głowę, nie trafią go żadne problemy, szczególnie to osobiste, jest w stanie skupić się w 100% na swojej pracy i wykonywać ją po prostu w pełni sił. I często to pomaga właśnie w osiągnięciu odpowiedniej formy i myślę, że jakby posiadanie tej drugiej połówki, która często jest takim wsparciem, jak najbardziej pomaga i w moim przypadku to się sprawdzi. Gdzie się poznaliście? Na studiach? Poznaliśmy się na studiach. To była taka miłość od pierwszego wejrzenia? Wierzysz w ogóle w coś takiego? No, nie, to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, bo na początku to można powiedzieć, że Agnieszka mnie nie chciała. Naprawdę? To znaczy była sytuacja, że poznaliśmy się na imprezie, na którą Agnieszka przyszła jakby przez przypadek i nie miała ochoty w ogóle się bawić. Ja wręcz przeciwnie, świeżo przyjechałem po sezonie i miałem akurat tydzień wolnego, więc jedyne o czym myślałem to imprezowanie i odreagowanie. I gdzieś tam spotkaliśmy się na parkiecie, ale Agnieszka jakby nie miała ochoty ze mną tańczyć. I dopiero na drugi dzień napisała do mnie, jakby przepraszając, że no, że nie miała ochoty nawet rozmawiać i gdzieś tam zbyła mnie, ale później zaczęliśmy się spotykać. Maciek Kot za 4 lata. Ojciec, mąż i mistrz olimpijski. Podoba ci się taki scenariusz? Podoba mi się, szczególnie ten ostatni wątek mistrza olimpijskiego. No, 4 lata to na pewno długa perspektywa i ciężko jest tak planować 4 lata do przodu. To bardzo dużo czasu i wiele może się zdarzyć przez ten czas. My sportowcy często mamy tak, że raczej planujemy rok do przodu, bo trzeba zaplanować okres przygotowań, sezon i po sezonie dopiero znowu siadamy, żeby przeanalizować to, co działo się przez ten rok i zaplanować kolejne przygotowania. Także no, zobaczymy, co będzie za 4 lata. Mam nadzieję, że przede wszystkim zdrowie pozwoli, aby dalej uprawiać sport na najwyższym poziomie, że będą sukcesy. Ja no, nie ukrywam, że też gdyby przyszło takie szczęście w życiu prywatnym, że zostanę pierwszym mężem, a później ojcem, to czemu nie? Jakby brat już rozpoczął tą drogę i na razie mam okazję być chrzestnym
Otylii, która jest też dla mnie wielką, wielką radością i też takim sprawdzianem. Ale jest takie, że jak się trzyma małe dziecko na rękach, to się ma taki instynkt tacierzyński, prawda? Budzi się. Tak, no jest to niesamowite odczucie, szczególnie jeżeli to dziecko jest nam bliskie, bo kiedy tak pierwszy raz trzymałem Otylię, moją chrześnicę, to no, aż łezka wokół się kręciła i no, chyba każdy wtedy myśli o tym, jakby to było, gdyby to było jego dziecko i budzi się taki instynkt, także też miałem ostatnio okazję zostać drugi raz chrzestnym dziecka mojego przyjaciela, tym razem synka i widziałem po prostu taką wielką radość w jego oczach i no i to i sami ojcowie mówią, że tego nie da się opisać, tylko samemu trzeba przekonać się, jak to jest. Zwykle spotykamy się na skoczni narciarskiej, a dzisiaj na torze samochodowym. A to dlatego, że jesteś ambasadorem pewnego programu. Co to za program i co ty w nim robisz? Jest to kampania Bridgestone'a. Podążaj za marzeniami bez względu na wszystko. Jestem jej ambasadorem, z czego jestem niezmiernie dumny, ponieważ no, cieszę się przede wszystkim, że opowiadając swoją historię, mogę inspirować innych ludzi, inspirować do tego, żeby właśnie spełniali swoje marzenia, żeby mimo wszystko dążyli do swoich celów, zawsze wierzyli w siebie, myśleli pozytywnie. Zdrowia i szczęścia, rzecz jasna ci życzę. Jakieś wakacje się szykują? No, niestety na wakacje nie będzie na razie czasu. Myślę, że dopiero w sierpniu będziemy mieli około tygodnia wolnego, żeby gdzieś wyjechać. Na razie od razu po planicy rozpoczęliśmy takie ciężkie treningi na siłowni, żeby przede wszystkim skupić się na sile nóg. Teraz mamy już w planach pierwsze zgrupowanie w Zakopanem. Maciek Kot, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo.